Cześć, z tej strony Michał i kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Chcę Wam pokazać, że gotowanie wcale nie jest trudne i dzisiaj przygotujemy spaghetti z cukinii. Nigdy go nie jadłem, jestem bardzo ciekawy, jak smakuje. Kupiłem do tego taką specjalną jakby obieraczkę. A przy okazji chciałem Wam podziękować za pierwsze 1000 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję, bardzo się cieszę i z tej okazji będę miał dla Was rozdanie, fajną niespodziankę oraz fajny kupon rabatowy do naszego sklepu. Także oglądajcie do końca, wszystko Wam wyjaśnię. Jestem troszeczkę głodny, także mam nadzieję, że zaraz będzie wszystko gotowe. Powiem Wam, że jestem troszeczkę zaskoczony, bo byłem przekonany, że makaron, takie spaghetti z cukinii, o którym kiedyś czytałem, w ogóle się gotuje. A tu się okazało, że to jest surowe danie, nie trzeba nic gotować, także jestem bardzo ciekawy, jak to się robi. Jeżeli chodzi o składniki, to podstawą będą dwie średnie cukinie, które taką specjalną obieraczką zrobimy z niej paseczki. Zapłaciłem za taką obieraczkę 20 zł w sklepie takim gospodarczym, domowym, także na pewno w razie czego coś takiego znajdziecie sobie. Z dwóch cukinii zrobimy makaron, spaghetti, zrobimy też parmezan z migdałów, płatków drożdżowych i kurkumy. Jestem bardzo ciekawy, jak nam wyjdzie. Ostatnio robiłem parmezan z orzechów brazylijskich. Będziemy mieć porównanie, który lepszy. A dodatkowo zrobimy taki sos do tego spaghetti pesto z prażonych pestek dyni, z pomidorów suszonych, troszeczkę syropu z agawy, chili chyba, oliwa. Coś takiego. Zaczniemy od uprażenia pestek dyni, ponieważ mam taki budżetowy, bym powiedział, blender i do niego nie można wsadzać nic gorącego, więc sobie najpierw uprażamy pestki dyni, potem zrobimy parmezan, żeby mam też jeden blender, tylko to jest taki suchy sos, więc najpierw wykorzystamy go do parmezanu, nie trzeba będzie go myć i zrobimy wtedy pesto na koniec. Zaczynamy. Dynię prażymy na suchej patelni, także nie dajemy oliwy nic, po prostu delikatnie ją nagrzewamy, sypujemy nasze pestki dyni. I czekamy chwileczkę. Jak rozpoznać, że pestki dyni są uprażone, a jednocześnie ich nie spalić ani nie doprażyć? One zaczną tam nam tak delikatnie pulchnąć, robią się takie puszyste jakby i wtedy znaczy, że są wyprażone. Zaraz zresztą zobaczycie. To jest zresztą bardzo ciekawa dynia, dynia styryjska. To jest bardzo ciekawa historia. Wiele źródeł dowodzi, że tam tak naprawdę zaczęła się uprawa dyni w Europie. Robią ją naprawdę fajną. Zresztą mam nadzieję, że niedługo pojedziemy, odwiedzimy nasze zaprzyjaźnione gospodarstwo, które sadzi tą dynię, tłoczy moim zdaniem najlepszy olej, ciemnozielony, gęsty, zresztą są takie bardzo pozytywne ekofryki, które nawet nie używają prądu w swoim gospodarstwie. Jak ten prąd pozyskują, na razie Wam nie będę mówić, to będzie fajna niespodzianka, ale naprawdę ciekawa rodzinka z pasją i z rewelacyjnym olejem, który właśnie prażą z tych pestek. Tutaj zobaczycie już pestki troszeczkę nam tak spulchły, są takie 3D, wypukłe. Rosną w oczach praktycznie jak popcorn, to znaczy, że za chwileczkę będą gotowe. Ok, wyłączam grzanie, pestki już są praktycznie gotowe, one nam wystygną, żeby nie spalił nam się blender. Pestki dyni mamy uprażone, pachnie w całej kuchni rewelacyjnie. Ok, teraz największe wyzwanie przede mną, spróbujmy spaghetti z cukinii. Nigdy go nie robiłem, nie wiem jak to się skrobie tą skrobaczką, ale zaraz się wszystko okaże. Tutaj mamy gotową zimną wodę z delikatnie osoloną. Będziemy wsadzać te paseczki do tej osolonej wody. Kurczę, nie wiem w którą stronę, chyba w tą, jak zwyczajną obieraczką. Okej, tniemy je do pestek, tak jak w ogórku, tutaj są takie pestki, w środku tego już nie tniemy. Także można powiedzieć, że już jest praktycznie cukinia pocięta. Rewelacyjne nam wyszły te pestki dyni. Ok. Cukinia pocięta. Wsadzamy do miseczki z zimną wodą. To włożymy sobie do lodówki, żeby nam się schłodziło, tak? A w międzyczasie przygotujemy teraz parmezan z migdałów i nasze pesto. Przygotujemy parmezan z migdałów. Tutaj mamy składniki, szklanka migdałów. Tu mamy szklankę migdałów. Ok. Do tego jest 1/4 szklanki płatków drożdżowych. Ok. Pół łyżeczki chili. 1/4 łyżeczka chili.
I troszeczkę kurkumy. Kurczę, jestem ciekawy tego połączenia z kurkumą. Jakbyście chcieli zrobić inny parmezan, podlinkuję tutaj Wam odcinek z naszym parmezanem z orzechów brazylijskich. Tego jeszcze z migdałów jeszcze nie jadłem. Tutaj mamy 1/4 łyżeczkę kurkumy. Ciekawy, ale chyba bardziej smakuje mi ten z orzechów brazylijskich. Ok, zrobiliśmy go najpierw, żeby nie trzeba myć blendera, mamy jeden. Ok, jeżeli chodzi o nasz sosik do pesto, użyjemy 3/4 szklanki suszonych pomidorów. Nasze pomidory suszone są bez zalewy, więc jeżeli używacie je tak solo, najlepiej zawsze namoczyć wodą, chyba że dodajecie je do jakiegoś sosu albo do rosołu, czy do innej zupy, to wtedy one namokną, ale tak to trzeba je namoczyć i odsączyć później. A w międzyczasie przygotujemy inne składniki. Tutaj mamy 1/4 szklanki, troszeczkę ostry nam wyszedł ten parmezan, ale jest ok. 1/4, wiem sobie jeszcze jedną takie, są dobre. Jedną czwartą szklanki prażonych pestek dyni, pół łyżeczki syropu z agawy. Możecie też użyć syropu klonowego, tak jest w przepisie. Ja akurat mam syrop z agawy. Pół łyżeczki, czyli nie za dużo. Dwie, trzy łyżki oliwy, ja lubię takie tłuste pesto, także. Blendujemy pesto. Okej. Ja bym dodał jeszcze minimalnie oliwy. I będzie taki jak lubię. Okej, pesto gotowe. Teraz odcedzimy cukinię, dodamy pesto, wymieszamy i danie gotowe. Trwało to może góra 10 minut, także idzie nam całkiem sprawnie. Ok, odcedzimy sobie teraz cukinię, spaghetti z cukinii. Okej, on nam delikatnie odcieknie, a my sobie pogadamy. O, przede wszystkim rozdanie. Mam dla Was taki duży słoik płatków drożdżowych, jeszcze niedostępnych w sprzedaży u nas. Wybiorę jedną osobę w niedzielę tutaj w komentarzach. Piszcie, do czego używacie płatków drożdżowych. Wybieram jedną osobę, która otrzyma taki słoik w prezencie. Kupon do sklepu, także przy okazji jakichś zakupów będzie mogła sobie dobrać taki słoik za darmo. Chociaż nie, bo nie ma go jeszcze w sprzedaży, ale wymyślimy tak, żeby ta osoba otrzymała taki słoik. I co jeszcze? Przy okazji chciałem Wam jeszcze raz podziękować za 1000 subskrypcji, pierwsze 1000 subskrypcji i z tej okazji mam dla Was fajną promocję. Wszystkie zamówienia składane jeszcze w tym tygodniu, czyli do niedzieli z kodem Cukinia realizujemy z 15% rabatem, czyli 15% zostaje w Waszej kieszeni na kolejne zakupy albo na coś innego, jak wolicie. Jak widać, chyba przepis nie był trudny, nigdy go nie robiłem, ale okazało się, że da się to zrobić. Jest to proste, szybkie, jak już na razie próbowałem, smaczne danie, także nie ma się czego bać. Eksperymentujcie w kuchni, do odważnych świat należy. Nakładam sobie porcję makaronu z cukinii, spaghetti. Do tego pesto. Dodam sobie jeszcze troszeczkę parmezanu po mieszaniu. Ok, dodałbym jeszcze troszeczkę oliwy może. Bo
Tropesto wyszło nam troszeczkę suche. Być może z tego powodu, że w przepisie było pewnie pomidory w oliwie. Znaczy pomidory w oliwie, tutaj były pomidory takie bez oliwy. Ok, jeszcze zapomniałem o tym, że jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie łapce w górę, wtedy zobaczcie kolejne odcinki. Tego jeszcze nie jadłem, w których pokazuję, że gotowanie to nic trudnego. I pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. Pierwszy 1000 subskrybentów jest już z nami, bądź kolejny, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony tym makaronem z cukinii. Myślałem, że to się w ogóle gotuje, ale jest naprawdę smaczny, mocno pomidorowy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.